YouTube zmienia zasady gry. Już niedługo automatyczny dubbing dostępny na wszystkich filmach. Microsoft planuje duże zmiany. Czy przyszłość Windowsa zakłada przeniesienie systemu do chmury? Testerzy zgłaszają problemy z goglami VR Apple Vision Pro. Co jest nie tak z tegorocznym hitem Apple? Nowe narzędzie Google AI pomaga bankom w wykrywaniu prania brudnych pieniędzy. Meta i Google blokują dostęp do treści w Kanadzie. Trwa walka o sprawiedliwe wynagrodzenia dziennikarzy. Żyjemy w erze dynamicznego postępu, więc warto być na bieżąco, dlatego witam Cię w Louder & Higher w programie o zmianach, które Cię dotyczą. YouTube planuje wprowadzić automatyczny dubbing generowany przez sztuczną inteligencję. Platforma zamierza wykorzystać AI, aby usunąć barierę językową i umożliwić twórcom dotarcie do szerszej publiczności. Nowa funkcja o nazwie Aloud najpierw przeprowadza transkrypcję wideo, a następnie przekazuje tekst twórcy do zatwierdzenia. Po akceptacji tekst może być przetłumaczony na różne języki, a na podstawie tłumaczenia generowany jest dubbing. Na razie dubbing jest dostępny w językach angielskim, hiszpańskim i portugalskim, ale w przyszłości mają zostać dodane kolejne języki. Funkcja Aloud ma również potencjał rozwoju, obejmując zaawansowane techniki synchronizacji ruchu ust z dźwiękiem oraz upodobnianie sztucznej generowanej ścieżki dźwiękowej do głosu twórcy. Gdy dubbing zostanie dodany do filmu, użytkownicy będą mogli wybrać, czy chcą odtworzyć materiał z oryginalną ścieżką dźwiękową, czy też wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. Tak jak w przypadku innych ustawień, odpowiedni przełącznik znajdziemy pod ikoną koła zębatego. Obecnie dubbing jest testowany przez wybranych twórców, takich jak MrBeast. Ale planowane jest wprowadzenie go dla wszystkich użytkowników w przyszłości. Nowa funkcja YouTube może stanowić przełom w dostępności treści na platformie, umożliwiając twórcom dotarcie do szerszego grona odbiorców na całym świecie. Google Cloud wypuściło nowe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które ma pomóc instytucjom finansowym w wykrywaniu prania brudnych pieniędzy. Usługa Anti-Money Laundering AI została już przetestowana przez bank HSBC w celu monitorowania podejrzanej aktywności. Pranie brudnych pieniędzy jest jednym z największych i najbardziej kosztownych wyzwań dla sektora usług finansowych. Według Google tylko w zeszłym roku 2 biliony dolarów zostało wyprane, a rocznie przez system przepływa średnio od 2 do 5% światowego PKB. Google twierdzi, że AML AI analizuje miliardy rekordów i transakcji w poszukiwaniu trendów i oznak przestępstw finansowych. To minimalizuje marnowanie czasu przez śledczych, ponieważ zmniejsza liczbę alertów i dostarcza wyjaśnialne wyniki przyspieszające śledztwa. Gigant technologiczny twierdzi, że usługa AML AI analizuje miliardy rekordów i transakcji w celu wykrywania trendów i oznak przestępstw finansowych. To według Google minimalizuje straty czasu i znacznie przyspiesza dochodzenia. Obecnie narzędzia monitorujące opierają się na ręcznie definiowanych regułach, pisanych na podstawie doświadczenia. Często prowadzi to do wysokich wskaźników alertów, ale niskiej skuteczności. Reguły stworzone przez człowieka są również znacznie łatwiejsze do nauczenia i obejścia przez pranie brudnych pieniędzy. Google sugeruje, że 95% alertów generowanych przez narzędzia z poprzednich systemów to fałszywe alarmy. Jest to kosztowne, ponieważ wymaga ręcznych przeglądów, które zajmują czas i odciągają od badania prawdziwej, podejrzanej aktywności. Testerzy gogli VR Apple Vision Pro zgłaszają poważne problemy związane z ciężarem urządzenia, co negatywnie wpływa na komfort użytkowania. W odpowiedzi Apple proponuje dodatkową opaskę na głowę, jednakże ma być ona dodatkowo płatna. Gogle VR Apple Vision Pro, zaprezentowane kilka tygodni temu, są obecnie w fazie testów. Mark Gurman, dziennikarz Bloomberga, informuje, że testerzy doświadczają znacznego obciążenia na głowie po kilku godzinach korzystania z tych gogli, co utrudnia komfortowe użytkowanie. Apple ma jednak rozwiązanie dla tego problemu. Dodatkowa opaska na głowę ma zapewnić stabilizację gogli i zmniejszyć odczuwane obciążenie. Niestety, według nieoficjalnych doniesień, Apple może rozważać sprzedawanie tej opaski jako dodatkowo płatnego akcesorium.
Ponadto okazuje się, że Apple Vision Pro ma również ograniczony bezpieczny obszar do 1,5 metra kwadratowego. Jest to zapewne działanie mające zapobiec wypadkom, które często zdarzają się podczas korzystania z podobnych urządzeń. Przesunięcie się poza tę strefę powoduje automatyczne zatrzymanie immersji i powrót do zewnętrznego wideo. Niektórzy eksperci uważają, że ten obszar jest zbyt mały, aby zapewnić pełne doświadczenie immersyjne. Wydaje się, że pierwsza generacja Apple Vision Pro może nie spełnić oczekiwań. Gogle te są ciężkie, niewygodne i wymagają zewnętrznej baterii, co wpływa na komfort użytkowania. Brak paska z przodu głowy dodatkowo utrudnia korzystanie z gogli. Wielu testerów zgłaszało również występowanie choroby lokomocyjnej podczas pracy w nich. Gogle zapowiadały się jako rewolucyjne urządzenie do rozszerzonej rzeczywistości, jednakże w obecnej postaci wydają się nie spełniać tych oczekiwań. Warto zauważyć, że Apple już pracuje nad drugą generacją tych gogli, która ma przynieść liczne usprawnienia. Pomimo tych negatywnych opinii, Apple planuje wprowadzić gogle VR Vision Pro na rynek na początku 2024 roku. Czy firma zdoła rozwiązać problemy związane z tymi goglami przed premierą? Czas pokaże, czy pierwsza generacja Vision Pro spełni oczekiwania użytkowników. Microsoft planuje przenieść system operacyjny Windows do chmury, umożliwiając użytkownikom korzystanie z niego na dowolnym urządzeniu, a przynajmniej tak wynika z ujawnionych dokumentów w ramach procesu sądowego między firmą a Federalną Komisją Handlu. Według ujawnionych dokumentów Microsoft pracuje nad wersją usługi Windows 365 skierowanej do konsumentów. Obecnie Windows 365 jest dostępny dla klientów biznesowych, ale firma chce rozszerzyć tę usługę na użytkowników domowych. Przeniesienie Windowsa do chmury ma wiele korzyści. Umożliwi to udostępnianie wirtualnych rozwiązań systemu Windows, dzięki czemu rodziny będą mogły korzystać z jednej kopii systemu na wielu urządzeniach. Osoby posiadające słabsze urządzenia będą mogły uzyskać zdalny dostęp do bardziej wydajnego sprzętu. Microsoft chce także wykorzystać moc chmury i sztucznej inteligencji do poprawy usług oferowanych przez system Windows. Przesunięcie systemu Windows do chmury wiąże się jednak z pewnymi ryzykami. W przypadku słabego połączenia internetowego użytkownicy mogą doświadczać opóźnień, co może niekorzystnie wpływać np. na graczy. Istnieją także obawy dotyczące bezpieczeństwa danych i prywatności. Jednak Microsoft widzi przyszłość w usługach chmurowych i planuje wykorzystać sukces Xbox Cloud Gaming, aby rozszerzyć swoją ofertę na streamowanie całego systemu Windows. Wprowadzenie Windows 365 dla konsumentów ma przynieść wiele korzyści, takich jak łatwiejsza aktualizacja systemu, możliwość korzystania z pełnej wersji Windowsa na różnych urządzeniach oraz dostęp do usług opartych na sztucznej inteligencji. Choć cena subskrypcji nie została jeszcze ustalona, Microsoft widzi w tym modelu biznesowym potencjał, a streamowanie Windowsa może stać się rzeczywistością w niedalekiej przyszłości. Kanada postanowiła przeciwdziałać gigantom internetowym, wprowadzając nowe prawo dotyczące płacenia dziennikarzom za wykorzystanie ich publikacji. Ustawa o informacji w internecie została podpisana przez gubernator generalną Mary Simon i stopniowo będzie wchodzić w życie. Meta i Google zareagowały na to, zapowiadając blokowanie dostępu do treści informacyjnych w Kanadzie na platformach Facebook i Instagram. Premier Justin Trudeau nazwał te działania agresywnym zastraszaniem. Rząd kanadyjski postanowił nie ulegać szantażowi i przyjąć ustawę, aby chronić wolną i niezależną prasę. Kanadyjscy dziennikarze będą teraz mogli negocjować sprawiedliwe wynagrodzenie za udostępnianie ich artykułów na największych platformach cyfrowych. Meta i Google próbowały negocjować praktyczne rozwiązania, ale rząd nie uległ ich argumentom. Kanadyjskie prawo jest podobne do tego, które zostało przyjęte w Australii w 2021 roku. Ustawa ma na celu ograniczenie wpływu firm technologicznych i zapewnienie sprawiedliwego wynagrodzenia dla dziennikarzy. Jak donosi BBC, szacuje się, że firmy informacyjne w Kanadzie mogą otrzymać około 320 milionów dolarów kanadyjskich rocznie od platform cyfrowych na mocy nowego prawa. To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę i widzimy się standardowo w przyszły piątek o 14:00.